Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu. Zdejmij sandały z nóg gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie, i nasłuchałem się narzekań Jego na ciemięzców. Znam więc Jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi, do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg Ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do Was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom, Pan, Bóg Ojców Waszych, Bóg Abrahama. Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.